Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku naszej serii Zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Seria kończy nam się bardzo szybko, ale tak też się spodziewałem, że kampania nie będzie długa. Przechodzimy dzisiaj sobie ostatnią misję w grze. Przeczytajmy może na początku jej opis. A więc elementy układanki tworzą wreszcie spójną całość i nasi bohaterowie przypuszczają atak na bazę kleryka znajdującą się w regionie Pakistanu, znanym jako Citral. Tak więc jestem strasznie ciekaw, jak to się wszystko zakończy. A więc ruszajmy, spadamy teraz z samolotu, zaraz uruchomimy spadochrony i zobaczymy, co się stanie. Długi lot nas czeka, jak widzicie. Strasznie mi się podobają takie akcje zawsze. I dobra, spadochrony idą w ruch. Widzę, że Preacher jeszcze czeka. Dzięki za pomoc. Zabawne. Nie pamiętam, żebyście razem skakali. Żeby nie było nudy. Jesteśmy w niedoczasie. Stamp, wy z Dustym obserwujecie. Preacher, trzymasz się z nami. Powodzenia, będziemy was osłaniać. Widzieliście, Preacher miał najwyraźniej problemy. Drugi ścieżek, żadnych niespodzianek. Tak, jesteśmy obok kompleksu. Oczy szeroko otwarte. Miał problemy z odpaleniem spadochronu, ale na szczęście się udało wylądować. Okej, więc teraz... Wyglądają na przeszkolonych, broń w dobrym stanie. Chwilowo siedzimy w cichu. Poczekajmy. Niech oni sobie spokojnie przejdą. Dobra, tutaj idą. Odlewa się. Preacher, jeden jest twój. Ja załatwię drugiego. No dobra, niech będzie. Naprzód, nie wchodzić na drogę. Co z ciałami? Zostawiamy. Zanim je znajdą, będziemy już w drodze do domu z klerykiem upchniętym w schowku na bagaż. Czemu opuścili kompleks? Nie wiem, może kleryk się wystraszył. Gość ma kontakty. Jeśli zniknie, niełatwo będzie go znaleźć. Budu, znowu kłopoty. Co tym razem? Ognisko. Kilku uzbrojonych wartowników. Tylko spokojnie, bo impreza skończy się, zanim zdąży się rozpocząć. Rzeczywiście, jest ich sporo. Panowie nigdzie się nie wybierają. Na to wygląda i nie można ich obejść. Preacher, ma twój znak. Zdjąć ich. Dobra, a więc ja dam znak, czyli ja pierwszy strzelę. Może zajmiemy się tym. Odsuńcie się. Dobra, teraz wy. Ładnie. Czysto, dobra robota. Świetny Preacher. Nie wyszedłeś z wprawy. No jasne, że nie. Dobra, biegniemy dalej w takim razie. Strasznie mi brakowało, szkoda, że nie było więcej takich misji skradankowych, bo bardzo mi się one zawsze podobają. W sumie była jedna i to też tylko część misji. Dobra, idziemy dalej. Czas wreszcie to zakończyć. Jestem strasznie ciekaw, w jaki sposób właśnie to wszystko się skończy. Otwierają bramę. Co mamy? Wyjeżdża ciężarówka. Dusty i Voodoo. Mów Voodoo. Zbliża się do ciebie ciężarówka. Zostawiliśmy na widoku parę ciał. Dopilnuj, żeby ich nie znaleźli. Zrozumiano. Ciężarówka staje. Czekaj, niech odejdzie. I wchodzimy do środka. No dobra, więc czekamy jeszcze chwilę. Załatw go, Preacher, zanim wróci do środka. Dobra. Oj, niedobrze. Uff, dobra. Dobra robota. Do środka. Mago 5, przemieść ludzi wokół murów. Spotkamy się na tyłach kompleksu. Jasne. Jazda. Pierwszy strzał nie był celny, ale na szczęście się udało ostatecznie. No i co, panowie, wchodzimy w takim razie, tak? Dobrze zrozumiałem? Czy znowu, kurczę, czegoś nie usłyszałem? Teoretycznie oni nie idą, ale chyba mamy już wchodzić. To idziemy. Na razie nie bądźmy tych skurwieli. Tak jest. Idziemy w prawo. Prowadzę. Lewa czysta. Brak ruchu.
No to prowadźcie, panowie, w takim razie, skoro macie prowadzić. Czyli idziemy tędy. Rzeczywiście tu jest ciemno. Trzeba trzymać się cienia jak na razie. Okej, co dalej, panowie? Przemieszczamy się powoli, taktycznie. Dobra, kryjemy się za kolejną przeszkodą. No dobra, a więc ja się teraz zajmę zniszczeniem skrzynki bezpiecznikowej. Dzięki temu odetniemy energię. Muszę po prostu strzelić, tak? Tak jest. Włączyć nokto. Jest teraz zupełnie ciemno, więc mamy noktowizor. Załatwiony. Wow. Niezły refleks. Do środka. Okej, granat wybuchł, a więc wchodzimy do środka rzeczywiście. Przeciwnicy tu nic nie widzą, mamy noktowizor, więc będzie łatwiej. Chociaż musimy uważać na gości z latarkami. Zapewne się tacy pojawią. Teraz forsujemy te drzwi. Chciałbym wreszcie sprawdzić ostatni typ otwierania drzwi. O właśnie. Dlatego, że jeszcze nie sprawdzałem materiału plastycznego, a więc oto przed wami ostatnia animacja otwierania drzwi w tej grze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cieszę się, że mi się udało wszystkie odblokować. Nie było to zbyt trudne. I wchodzimy, panowie. Wow, nic tu nie widzę, kurde. Dobra, teraz się nie będę martwił o strzały w głowę. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, załatwiony. Teraz się nie martwiłem o strzały w głowę, dlatego że już mam wszystko odblokowane. A poza tym też przez te latarki słabo było widać niektóre rzeczy. Dobra, ten wyeliminowany. Kolesie mają latarki, więc muszę uważać, żeby mnie nie oślepiali. Zawsze jest to bardzo problematyczne. O właśnie, jak teraz. Dobra, panowie, idziemy dalej w takim razie. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, załatwiony. Tutaj kolejny. Też wyeliminowany. I idziemy do następnego pomieszczenia. Dobra. Ach, pobiegł tam. Dobra. Za chwilę się nim zajmiemy. Po każdej serii trzeba przeładować, żeby nie było niespodzianek. O kurde. No dobra, no zbyt długo sobie nie postrzelaliśmy po ciemku. Teraz musimy sobie poradzić z włączonymi światłami. Ale myślę, że nie będzie problemów. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie z czasem. Dobra, mamy tutaj kogoś? Teoretycznie nie widzę. Wow. Tam są dalej. Strzelamy w takim razie. Kurde, trafię kolesia? Ajajaj, jest problem, jest problem. Nie wiem, czy ja mogę przeskoczyć tutaj na dół. Na razie moi ludzie nie idą dalej. Więc chyba jednak postrzelam z tej odległości. Dobra, on jest tutaj, kurczę. Powinienem go trafić, ale nie za bardzo się to udaje na taką odległość. Trzeba zmienić w takim razie tryb ognia. Kurczę, trochę wyżej chyba trzeba. Ach, próbuję różnych sposobów, ale nie za bardzo mi się udaje. Dobra, trudno. W takim razie najpierw wyeliminujemy tych tutaj. Trochę bliżej. Okej, jeszcze po tej stronie są. Też wyeliminowany. Dobra, tak jak mówię, najpierw tych wyeliminujemy. A wtedy będę mógł zejść na dół i z bliska załatwić tego kolesia w samochodzie. Kolejny granat. Na szczęście jest za przeszkodą. Dobra, spróbuję przejść. O kurczę, a jednak nie mogę. A więc nie ma tak łatwo. Kurczę. Niech się energia zregeneruje. I za chwilę będziemy strzelać dalej. Gdzie ty jesteś? On był gdzieś tutaj. Chyba, że już załatwiony. Chyba tak. No kurde, trafię go wreszcie. Ja cię kręcę. Nie mogę go trafić kompletnie. Tutaj jeszcze... O, jesteś, dobra. Załatwiony. No i wypadałoby go wreszcie trafić, kurczę. Nie wiem, czy ja go tam widzę, czy to jest koleś. To chyba jest koleś. Tak jak mówię, nie mogę go trafić, kurczę. Celuję w niego, czasem celuję powyżej niego. A mimo to się nie udaje. Dobra, poproszę o amunicję. Dziękuję ci bardzo. Spróbujmy jednak przejść, ale ci nie da.
Ach, kurde. Co ja mam teraz zrobić właściwie? A być może, czekajcie, być może jest jakaś beczka wybuchająca obok. Warto to sprawdzić. Czekajcie. No niestety nic nie widzę, a tam wróg ciągle jakby był w miejscu. Czy ja mam jakąś inną broń może? Jakaś snajperka czy coś? No raczej nie za bardzo. A szkoda. Dobra, na razie innych eliminujemy, może to jest sposób. Dobrze. Jeszcze ktoś? Tutaj jest jeszcze chyba jeden. Tak jest. No dokładnie. To właśnie jest pokazane, jak tutaj skrypty działają. Niestety to jest trochę upierdliwe. Teoretycznie mogliśmy go załatwić tego w samochodzie, ale to było niemożliwe. Ajajaj. No, warto by było. W takim razie ja może przejdę tędy, co? Chociaż nie za bardzo mi to odpowiada. Aha, czyli od tej strony mam odstrzelić. Dobra, spróbujemy. Wow, ilu ich tu jest, kurde. Rzeczywiście jest ich strasznie dużo. Okej, okay, pojedyncze strzały. Tak jest. No i teraz biegniemy dalej. Nie dostaje, nie dostaje. Idziemy, idziemy, idziemy. Ładnie, ładnie. Całkiem sprawna akcja zespołowa. Dobra. Gdzie jesteś, Wudu? Jesteś tutaj, dobra. Ajajaj. Kolesie kolejni. Kurczę, nie widzę za wiele przez to światło. Ale tu jest jeden koleś. Kurczę, nie trafiam go? Czemu? Dobra, teraz się udało. Byłem pewien, że go trafiam, ale tak jakbym trafiał w drzewo. Trochę nie najlepiej kolizje chyba działają. Dobra, tym też wyeliminowany. Dobra, to chowam się. Spróbujemy go oczyścić w takim razie, tak jak powiedział Wudu. No i dobra, tutaj będziemy mieli strzelca chyba. Dobra, ten wyeliminowany. Tu jest ten koleś w samochodzie. Jest też granat. Dobra. Uniknęliśmy go. No i trafmy tego w samochodzie tutaj. No, nareszcie się udało. Mogę przejść tędy? Raczej nie. Najpierw muszę ich wyeliminować. Kurczę, tamten jeszcze strzela chyba. Chyba, że to inny koleś. Dobra, panowie, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tam jest jeden. Trafiony. Tam koleś strzela, tylko że jak ja mam go trafić? No i widzicie, dopiero teraz mogę otworzyć drzwi. Wcześniej to było niemożliwe. Dobra. Zmieniamy na ogień ciągły, bo tutaj będą mniejsze odległości. Dobra, przyda się. Wow! O kurde, rzuciłem granat, ale dość niefortunnie, bo musiałem się schować. Rzucę chyba jeszcze jeden w takim razie. O kurde. Dobra, niepotrzebnie być może. No to wchodzimy na górę w takim razie. Wyeliminujemy tego strzelca przy tym działku. Tutaj nikogo nie ma? Chyba nie. Wow, to kogoś widziałem. O właśnie. Jak zwykle jest tutaj ich sporo. Ale dobra, wyeliminowani. Tutaj był ten koleś z działkiem, ale już go nie ma na szczęście. Tutaj są za to kolejni. Wow, 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 nie, 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 nie. Schowamy się, schowamy. O kurde, mało brakowało. Na szczęście się udało jakoś. Wezmę amunicję od mojego kompana. Kurde, zamieniłem broń zamiast tego. Ach. Strasznie mnie to denerwuje, kiedy tak działa. Dobra, trudno. Wróżbiele szykowali się do ewakuacji. Nic tu nie ma, tylko ciała. Przyjąłem, Tik. Szukajcie dalej. Cleric na pewno tu jest. Zbudowamy drzwi. Richard, do drzwi. No niestety, nic tutaj nie było poza ludźmi, którzy się szykowali do ewakuacji. A ja muszę z tą bronią się męczyć, niestety. Mówię męczyć, bo jednak ta broń, którą miałem poprzednio, była lepsza, zdaje się.
Wiecie co, najbardziej mi się podobało wejście liniowym ładunkiem kumulacyjnym, więc jego użyjemy chyba. Chyba to jest takie najbardziej efektowne wejście, przynajmniej moim zdaniem. Podoba mi się ta animacja. No i dobra panowie, wchodzimy efektownie. I jazda. Wow, sporo ich tutaj. Kto jeszcze tutaj? Kolejny. Dobra, udało się wszystkich załatwić. Oczywiście nie wszystkich strzałem w głowę, ale nie jest to konieczne. Dobra, zamienię może na tą broń. Chociaż w sumie niezbyt mi to odpowiada. Kurczę, amunicji nie mogę za bardzo brać teraz od moich ludzi. Mamy tu na zewnątrz kłopoty! Pomóżcie nam szybko! Idziemy do was, Mako! Richard, już blisko, nie zostawaj! Nie zostaje, nie zostaje. Oddział Mako ma kłopoty, więc musimy do nich ruszać. Lewa nisko! Wodą, mają przewagę liczebną! Jak wejdziemy prosto na nich, będzie krwawa na jatka! Hej, może użyjemy robota? Mako 5, dajcie robota! Zabijcie ile się da! I puszczaj naprzód! Na drugą stronę mostu! No dobra, więc znowu robota używamy. Mamy teraz małą przewagę pod tym względem. Robot zawsze się przydaje, żeby wyeliminować wielu wrogów. Okej. Tam jeszcze byli jacyś, ale nie mogę ich teraz znaleźć. Tam jest jeden też. Okej. Robot sieje naprawdę spore zniszczenie. Dobra, tamtego jeszcze wyeliminujemy. Nawet dwóch ich jest. Dobra, załatwieni. Przejeżdżamy tutaj przez ten mały mostek. Musimy to przejście zniszczyć. Spróbujmy. Dobra, udało się. Trzeba przestrzelić drzwi! Już to zrobiłem, panowie. Moglibyście być bardziej uważni. Okej. Idziemy dalej. Wow, tu jest jeden. Okej, tam są jeszcze. Ładnie, ładnie. I skręcamy. Sporo sobie ułatwimy zadanie w ten sposób, niż gdybyśmy mieli samotnie przechodzić. Wow, ładnie, ładnie. Szczerze to mi trochę brakowało takich elementów, kiedy były jakieś sekcje właśnie, gdzie można było coś zrujnować, jakieś wybuchy większe. Szkoda trochę, bo silnik Frostbite by na to pozwalał. Kurczę, to działko mnie trochę poturbuje. Ale dobra, mimo to postaramy sobie jakoś poradzić. Dobra. Kurde, da się to jakoś zniszczyć? Chyba nie za bardzo. Chciałem samochód zniszczyć, ale nie mogę. Kurde, przejeżdżamy tędy w takim razie. Żebym tylko nie zniszczył sobie robocika. Dobra. Jest koleś, jest koleś, jest koleś. Dobra, załatwiony nareszcie. Udało się go zaskoczyć. Tam jest jeszcze jeden. Czysto! Czysto! Brama. No i dobra, jest brama. Ja mam ją zniszczyć? Chyba raczej nie. Czysto, Princess, zbiórka! Naprzód! Mako 5, przetrząśnijcie te budynki! Znajdźcie kleryka! Przyjąłem, znajdziemy go! Przestajemy korzystać z robocika. Idziemy teraz na dobra. Pieszo. Teraz musimy się sprężać. Oko w oko, już bez robota. Jazda! Prawa czysta! Lewa czysta! Mamy coraz mniej czasu. Nieważne, kleryk tu jest. Bez niego się stąd nie ruszamy. Pojazd! Miejmy nadzieję, że znajdziemy kleryka w końcu. Dobra, schowam się tutaj może. I jakoś stąd będziemy ich ostrzeliwać. Okej. Kurczę, strasznie mało mam nabojów, niestety. Szkoda, że mi się zmieniła ta broń i że nie mogę jej z powrotem zmienić na swoją poprzednią. Jeszcze sprawdzę, ale chyba nie mogę, kurczę, amunicji zbierać teraz. No właśnie, tylko jedynie zbieram od ludzi, tych martwych. A ja bym chciał, kurczę, dostać amunicję od moich kompanów. Ale niestety nie mam dobrej broni. Wycofują się do pałacu kleryka! O nie, nic z tego, naprzód! Tak jest, przyprzemy ich do muru. Nie będą już wkrótce mieli gdzie uciekać. Ciężarówka! Zbliża się! Wziąć ją! O kurde, tutaj chyba jedzie. Albo i nie. Okej, okay, jest, dobra. Spróbuję granatem może. Ciekawe, czy się uda to tak zniszczyć. Mam nadzieję. Powinno tak być.
No i co? Ech, kurde. Nie podoba mi się to akurat. Kurczę, silnik Frostbite powinien pozwolić na takie rzeczy, że granatem zniszczymy pojazd. A tymczasem nie za bardzo się tak to udaje. No i co ja mam teraz zrobić? Najpierw tych kolesi wyeliminować? Może jeszcze granat jeden spróbuję rzucić. Dobra, kolejny granat tuż pod samochód. No i sami widzicie, samochód jest niezniszczalny dosłownie. Szkoda, wielka szkoda. Spróbuję może stąd coś zrobić. O, mam swój jednak karabin. Myślałem, że kurczę, nie miałem go. Musiałem wcisnąć jedynkę, a kiedy scrollem próbowałem zmieniać bronię, to niestety nic nie mogłem zmienić na ten karabin. Dziwna trochę sprawa, ale okej. No i kurde, i co mam zrobić? Dobra. Nie chcę wybiegać do przodu, bo wtedy... Dobra, teraz dopiero zginął koleś. Oczywiście wtedy dopiero, kiedy twórcy sobie to zażyczyli. Kurde, nie mogłem go trafić. Dobra, wsiąść do pojazdu. No i używamy karabinu. Okej, niszczymy to. Sporo tutaj wrogów jest naprawdę. Tam jest jeszcze jeden. Ajajaj. Dobra, żeby mi się tylko nie przegrzało to wszystko. Chodzi mi oczywiście o ten karabin, o to działko. Dobra. No i co, wszystko? Czysto? Chyba... A nie, jeszcze nie. Całkiem tutaj sporo. Ciągle kolejni wybiegają. Dobra. No załatw go wreszcie. Czysto! W budu przeszukaliśmy budynki. Ani śladu kleryka. Jest tutaj. Wracajcie do punktu ewakuacyjnego. Jesteśmy zaraz za wami. Wodu, nie wiemy czy tu jest. Nie wiemy nawet co tu jest. Jak wrócą do punktu ewakuacyjnego, zostaniemy sami. Zgadza się. Ale on tu jest i pójdzie z nami żywo martwy. Okej, no to zaczynamy. Cholera, jest coś za cicho. Coś mi tu śmierdzi. Lubisz jak do ciebie naparzają? Tak, wtedy wiem gdzie jest nieprzyjaciel, a tu jest... Kleryk tu jest i na mnie ucieknie. Kierujcie się do wejścia. Za mną. Dobra, poczekałem trochę na moich kompanów, bo zostali w tyle. Wudu jest całkiem pewny, że jest tutaj kleryk. Wow. To jest kurwa! Patrzcie! Mamy pożar! Co robimy? Naprzód do wejścia! Dusty szykuje ewakuację. Prawo jest w drodze. Żyjąłem. Okej, okay, no to wchodzimy w takim razie, ale nie wiem, nie wiem. Ciekaw jestem, co tu się stanie. Szykuje się niebezpieczna sprawa, bo wejdziemy do płonącego budynku. Mam nadzieję... Lingotik, dajcie nam 3 minuty. Idziemy po kleryka. Przyjąłem, 3 minuty, a później idziemy za wami. Okej, okay. Bridger za mną. No za mną, na razie to ty za mną idziesz. Więc ruszaj. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego cało. Wow! Dobra, załatwiony. Jest kolejny, kurde. Amunicję wziąłem i dobra. Kurde, co tu się dzieje? Strasznie głośne są te wybuchy. Dobra, mamy... Wow! Ajajaj. Zobaczcie tylko, wszyscy się palą. A my tutaj wchodzimy, mimo wszystko. Ajajaj. Dobra, nawet teraz nie mogę biegać. Okej, muszę się przeczołgać, to idziemy w takim razie. Rzeczywiście jest koleś, muszę uważać. Dobra. Przeładujmy po drodze. Kurde, jest to naprawdę niebezpiecznie. Mam nadzieję, że Wudu wie co robi. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Kurde, jest kolejny koleś. Dobra. Cały czas się czołgamy, nie mogę nawet wstać w tej chwili. Dobra, dopiero teraz? Ciągle nie mogę wstać. No, nareszcie. Rzeczywiście to tutaj? Mam nadzieję. Dobra, to spróbujmy. Zobaczymy, czy jest kleryk. Za Madera. I Rabita. Contact!
Uff, udało się chyba na sam koniec, na szczęście, załatwić kolesia. Niemieckie władze poinformowały, że mężczyźni przebywali na terenie kraju na podstawie wiz studenckich. To siódme takie zatrzymanie w ciągu tygodnia. Mówi się, że jest efektem użycia pozyskanych niedawno danych wywiadowczych. Szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale udało nam się potwierdzić, że dla powodzenia operacji ogromne znaczenie ma się. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing. No i dobrze, mamy więc koniec kampanii gry Medal of Honor Warfighter. Zakończenie było smutne, sami widzieliście. Mogła się łezka w oku zakręcić, szczególnie właśnie w trakcie sceny tego pogrzebu i później przeczytaniu tych napisów. Twórcy tutaj chcieli wyraźnie oddać hołd żołnierzom, którzy walczą dla dobra swojego kraju.
i często ginął w przeróżnych operacjach. Wiadomo, że gra tego w 100% nie odda, ale z pewnością te zakończenia może w pewnym chociaż stopniu uświadomić niektórym osobom właśnie jak bardzo ci żołnierze są w stanie wiele poświęcić dla dobra ojczyzny. Przecież niejednokrotnie tacy żołnierze mają swoje dzieci, swoje żony, więc muszą zostawić swoją rodzinę, żeby wykonać jakąś operację, często zniknąć nawet na długie lata. I myślę, że to zakończenie może w pewnym sensie właśnie oddać im hołd. I robi to trochę wrażenie, no, nawet może powiem, że więcej niż trochę. Przyznam, że na końcu byłem trochę zaniepokojony. Myślałem już, że ten kleryk ostatecznie użyje bomby i że Preacher tam zginie wraz z Voodoo. Ostatecznie tak się nie stało. Preachera widzieliśmy na pogrzebie Madera, który zginął wcześniej, kiedy Preacher był właśnie przetrzymywany. No a tymczasem Preacher wydostał się. Ostatecznie zobaczyliśmy go znowu w tej samej knajpie, gdzie wcześniej się spotykał z Maderem i jego żoną. Tym razem był tam tylko ze swoją córką i żoną, no ale na koniec widzieliśmy, że po raz kolejny ktoś do niego dzwonił. Można się domyślać, że to nie koniec jeszcze jego roboty i zapewne jeszcze będzie otrzymywał kolejne zlecenia. Tymczasem możemy się spodziewać, że w ewentualnych kolejnych częściach być może jeszcze Preachera zobaczymy w roli głównej, a przynajmniej w jednej z takich głównych ról. No ale kończąc całą tą serię, oczywiście kampania była krótka, nie ma co ukrywać. Niecałe 5 godzin, czy może dobiliśmy ewentualnie do 5 godzin, to nie jest dużo. Tak czy siak to jest więcej niż poprzednia część, bo zdaje się, że poprzednią część skończyłem w jakieś 4 godziny. Tym razem troszkę dłużej, ale tak czy siak nie jest to jakoś strasznie długo. Powiem, że mam trochę mieszane uczucia, szczerze mówiąc, co do tej gry. Znaczy oczywiście kampania była efektowna i w wielu momentach mogła się podobać. Przyznam się, że mi się szczególnie końcówka bardzo podobała. To, co wymyślili twórcy na końcu, potrafiło chwytać za serce i naprawdę mogło się podobać. Ale koniec końców jako całość w porównaniu do konkurencyjnych produkcji nie było jakiegoś takiego tupnięcia mocnego, jakichś mocnych akcentów, które by się szczególnie podobały. Możecie mówić co chcecie na temat serii Call of Duty. Wiem, że jest wielu przeciwników w Polsce tej serii, ale jednak jakoś w serii Call of Duty bardziej ta kampania mi się zawsze podobała. Może nie w każdej części, ale przynajmniej w większości. Oczywiście tam nie mamy do czynienia z wieloma realistycznymi scenami, tutaj taki bardziej film akcji w formie gry niż odwzorowanie prawdziwej wojny, ale tak naprawdę Medal of Honor Warfighter też miał wiele elementów z Call of Duty, więc ciężko krytykować Call of Duty, kiedy się jednocześnie by wychwalało Medal of Honor. Koniec końców myślę, że kampania była dobra, może nie najlepsza, w jaką kiedykolwiek grałem, ale grało się całkiem przyjemnie i szkoda, że jest tak krótka. Ja przyznam się, że sam jeszcze do końca jeszcze w ogóle nie miałem okazji sprawdzić trybu multiplayer, dla którego tak naprawdę grę kupiłem. Niestety słyszę bardzo dużo negatywnych opinii na jego temat, słuchać o wielu błędach i tak dalej, ale to już przyjdzie mi ocenić, kiedy pogram sobie wreszcie. Wybaczcie, musicie zrozumieć, że nie ma jeszcze odcinku z multiplayera, ale to dlatego, że naprawdę mam mało czasu. Trudno mi się zebrać trochę czasu, żeby pograć w multiplayer i jednocześnie nagrać później materiał. Ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda mi się wreszcie sprawdzić rozgrywki sieciowe i osobiście ustosunkować się do tych wszystkich opinii, jakie się pojawiają w internecie. I wtedy powinniście poznać moją pełną opinię na temat gry. Kampania, tak jak mówię, jest całkiem dobra, może nie najlepsza, w jaką grałem, ale fajnie było pograć. Myślę, że dla was też to było miłe do oglądania, mam przynajmniej taką nadzieję. Może w międzyczasie sobie tutaj przewinę napisy. Tak więc mam nadzieję, że było dla was to miło oglądać. I cóż, w takim razie w tym momencie zakończymy sobie całą serię. Była ona dość krótka, nawet można powiedzieć, że bardzo krótka. I tak, najbliższe plany na kanał. Zapewne znacie z Facebooka, na którym informowałem, że w tym tygodniu pojawi się seria z Assassin's Creed 3, wersji na PlayStation 3. Gra ma swoją premierę w środę, a więc w chwili, gdy to oglądacie, to prawdopodobnie jest to jutro.
Tak więc być może jutro już się pojawi pierwszy odcinek serii, jeśli tylko dostanę grę na czas, mam taką nadzieję przynajmniej. Tymczasem będę się z wami żegnał, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, przepraszam jednocześnie za mój tradycyjnie przydługawy wywód. Mam nadzieję, że mimo wszystko dotrwaliście do końca i jeśli odcinek, a zarazem cała seria wam się podobała, to dajcie znać o tym w komentarzach, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, to będziecie się dowiadywać wtedy o nowych odcinkach z innych serii, które na pewno będą się regularnie, codziennie pojawiać właśnie na moim kanale. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za uwagę, za wsparcie, jakiego mi udzielacie i do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!